oszustwa, poniżenia, niszczenia ludzi i sumienia, i polityki, co na klęczkach i zwykłych łajdan w stałych pęczkach rozpanoszonej partii mafii, przerażającej demografii, łączy się wielka ludzi rzeka. Nie mamy czasu, świat ucieka. Widzimy, jak wolność obywateli, wolność słowa, wolność mediów jest niszczona. Widzimy, jak media nie mogą realizować tego, co powinny robić zgodnie z obowiązującym prawem. Widzieliśmy skandaliczny, haniebny spektakl pod tytułem Akcja Służb Specjalnych w redakcji tygodnika Wprost. Widzieliśmy, jak agenci ABW usiłowali wyrwać laptopa z materiałami, na których znajdowały się prawdopodobnie informacje objęte tajemnicą dziennikarską redaktorowi naczelnemu tygodnika Wprost. Ale proszę Państwa, musimy także pamiętać o tym, że to nie był pierwszy raz. W tym momencie mamy oburzenie różnych instytucji, Fundacji Helsińskiej, OBWE, instytucji również takich jak Naczelna Rada Adwokacka. Dzisiaj wszystkie te instytucje, organy mówią, że mamy do czynienia z naruszaniem wolności mediów, ale to przecież nie jest pierwsza taka sytuacja. W bardzo podobny sposób służby zachowały się wobec redaktora Wojciecha Sumlińskiego. Mamy przecież nieustanne represje, nieustanne problemy wobec Gazety Polskiej, wobec sieci, wobec Do Rzeczy, wobec mediów Ojca Rydzyka, Telewizji Trwań, Radia Maryja. Widać wyraźnie, że media są bardzo mocno ograniczane. Media prawicowe są ograniczane już od wielu lat. Musimy o tym pamiętać. Teraz zaczęto ograniczać również inne media, kiedy naruszyły one interesy obecnie rządzącej partii. Są także naruszane, proszę Państwa, i ograniczane prawa i wolności jednostki. Mieliśmy do czynienia z nowelizacją ustawy Prawo o zgromadzeniach, która przez bardzo wielu specjalistów jest oceniana jako czerpiąca z wzorców wschodnich. Mamy teraz do czynienia z sytuacją we Wrocławiu, gdzie ogranicza się wolność słowa ludzi protestujących przeciwko wykładowi Zygmunta Baumana. Nasza wolność jest praktycznie na każdym kroku ograniczana. Proszę Państwa, nie możemy dopuścić do tego, abyśmy całkowicie zostali tej wolności pozbawieni. Dlatego jak najszybciej należy doprowadzić do dymisji tego rządu, do tego, aby Donald Tusk i jego ludzie raz na zawsze przestali już sprawować władzę, aby przestali niszczyć naszą wolność. Dziękuję Państwu. Za wielką zapaść narodową, za brak perspektyw i zły rząd. Czas dziś na jedno mocne słowo, króciutkie, staropolskie, won! Proszę Państwa, zebraliśmy się tutaj dzisiaj, by zaprotestować przeciw patologii, jaka toczy Polskę. Patologii, której skala ujawniła się dopiero niedawno. Natomiast niektórzy z nas byli przekonani o tym, że jest ona tych rozmiarów już wcześniej. Już wcześniej rząd Donalda Tuska przetrwał kilka takich afer, jakich nie przetrwałby żaden wcześniejszy rząd III RP. To były m.in. afera hazardowa, afera Amber Gold, afera w związku z budową autostrad, m.in. odcinka A1. Przetrwał też kilka mniejszych, które świadczyły o tym, że ten rak jest toczony od struktur lokalnych. To była afera w Lubuskiej Platformie z handlem nieruchomościami, kupczeniem nieruchomościami Agencji Nieruchomości Rolnych. To była afera na warszawskim Bemowie ostatnio. Widzimy, że Donald Tusk nie panuje już nawet nad swoim własnym środowiskiem. W czasie afery hazardowej był jeszcze na tyle silny, że mógł sobie pozwolić na odwołanie Grzegorza Schetyny. Teraz nie mógł sobie pozwolić na odwołanie Bartłomieja Sienkiewicza. To świadczy o tym, że nie jest w stanie już efektywnie rządzić państwem. W związku z tym, co na tych nagraniach zostało ujawnione, domagamy się powołania komisji śledczej oraz ewentualnego postawienia przed Trybunałem Stanu, chociażby prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Bell. Drodzy Państwo, większość z nas to ludzie młodzi. My chcemy żyć, chcemy pracować i chcemy zakładać rodziny w Polsce, której władza nie traktuje jak syfu i nas nie traktuje jak modło. Proszę Państwa, patologii mamy dosyć, patologii mamy dosyć, patologii mamy dosyć, patologii złodzieje, 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 złodzieje. Niedawno były minister sprawiedliwości rządu Donalda Tuska powiedział: w nosie mam literę prawa, dla mnie liczy się jego dług. W ciągu ostatnich kilkunastu dni widzimy, że dla tego rządu nie tylko litera prawa jest nieistotna. W nosie mają także jego ducha. W ostatnich dniach ustami mecenasa Romana Giertycha próbuje nasz rząd przekonać,
że członkowie Platformy Obywatelskiej nie ponoszą żadnej odpowiedzialności karnej za wydarzenia ostatnich dni. Nic bardziej mylnego. Nawet jeżeli nie można doszukać się odpowiedzialności karnej, to Donald Tusk i rząd Platformy powinien pamiętać, że w każdym cywilizowanym europejskim państwie istnieje odpowiedzialność polityczna. A co do tego chyba żaden z nas nie ma wątpliwości. Odpowiedzialność polityczna została naruszona. I to powinno skutkować natychmiastową dymisją rządu Donalda Tuska. Chciałbym także dodać, że tłumaczenia, że nagrywania były nielegalne, albo akcja wprost była przeprowadzona przez ABW w sposób niezlecony przez rząd Donalda Tuska, jest tłumaczeniem jak najbardziej mylnym. To rząd Donalda Tuska odpowiada za BOR, który powinien chronić funkcjonariuszy państwa polskiego przed nagrywaniami. To rząd Donalda Tuska sprawuje opiekę nad służbami specjalnymi. I jeżeli służby specjalne i BOR nie wypełniają swoich obowiązków, to jest to niczyja winna jak Donalda Tuska. Dlatego w sposób niekompetentny, bez żadnego przemyślenia prowadzenia polityki, należy natychmiast do odpowiedzialności politycznej pociągnąć ten rząd i zmusić go do dymisji. Odpowiedzialnością karną, ewentualną, należy zająć się później. Dlatego mecenas Giertych w tym momencie, zamiast skupiać się na ewentualnej odpowiedzialności karnej, powinien spróbować tłumaczyć, dlaczego mimo naruszenia odpowiedzialności politycznej Donald Tusk jeszcze pełni funkcję prezesa Rady Ministrów. Dziękuję. Złożony tłum i gniewne głosy. Wszystkie protestu elementy składają się na hasło dosyć, dosyć powszechnej beznadziei. Afer przekrętów i złodziei, kłamstwa, oszustwa, poniżenia, niszczenia ludzi i sumienia. Państwo, okazuje się, że jest wśród nas wielu ludzi młodych. Ludzi, którzy chcą żyć w normalnym państwie. Ludzi, którzy wymagają od polityków uczciwości, szczerości, konsekwentnego trzymania się zasad, ale wymagają tego też od siebie. Jan Paweł II powiedział kiedyś, że nas młodych nie powinno zadowalać nic, co jest poniżej najwyższych ideałów. A tych ideałów nasza władza się nie trzyma, dlatego należy powiedzieć jej stop. Jak powiedział kiedyś Edmund Clark, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili, aby zło wygrało. My dzisiaj pokazaliśmy, że coś robimy, że jest nas wielu, że potrafimy się zjednoczyć, przyjść tutaj pod wspólnym sztandarem i pokazać, że chcemy dymisji tego rządu, że chcemy normalnego państwa, normalnych polityków, normalnych zasad, które będą nami rządziły. Dziękuję bardzo. Na formie bre, na zmiany pora, też na to zmienić by Donalda. Słyszeliśmy pierwsze sygnały doniesienia o tym, co się znajduje na tzw. taśmach prawa tygodnika wprost. Byliśmy zszokowani. Byliśmy zszokowani tym, w jaki sposób najważniejsze osoby w państwie dyskutują, ale przede wszystkim to, co tymi rozmowami załatwiają. To, czego byliśmy świadkami przez ostatnie 10 dni, to festiwal kontrowersji, festiwal kompromitacji tego rządu. Jak minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, który dał się nagrać jak dzieciak dał się rozegrać jakimś kelnerom, może dbać o nasze bezpieczeństwo. Jak prezes Narodowego Banku Polskiego może martwić się o kondycję złotówki, kiedy służy zgodnie z konstytucją jest apolityczny, kiedy przy obiedzie, przy kolacji z 6 budeczkami do wody jest PIM, którego celem jest to, by rząd i ta forma otrzymała się przy władzy, łamiąc zasady demokracji. Myśleliśmy o tym, kiedy zapraszaliśmy państwa na ten protest. Dzisiaj już wiem, że ten pomysł był bardzo dobry. Wiecie państwo dlaczego? Bo dzisiaj jechałem taksówką, wracając z pracy z miejsca w miejsce i taksówkarz mówi, 2 razy głosowałem na Tuska. Wie pan co? Mówi mi teraz twarz, zachowuj się jak Putin. I myślę sobie, że to jest cel tej naszej dzisiejszej demonstracji. Że musimy, kiedy wrócimy do domu, zdać sobie sprawę z tego, że siedząc za biurkiem w pracy, siedząc przy komputerze, działając w internecie, nic nie możemy, dopóki tego głosu nie wyrazimy tutaj, nie wyrazimy w innych miejscach. Dlatego jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że dzisiaj z nami jest wiele różnych środowisk. Wiem, że są Kluby Gazety Polskiej, są przedstawiciele Ruchu Narodowego, organizacji zrzeszonych, wiem, że jest szereg innych stowarzyszeń, które
które wspierają nasze postulaty. Te postulaty są wspólne tak naprawdę nam wszystkim, bo chcemy dobrego i bezpiecznego państwa. Chcemy pewności, że jak minister spraw wewnętrznych nie kolacji z razem przedstawicielem władzy publicznej, to przede wszystkim rozmawiają o problemach Polaków, ale z drugiej strony, że ich ten interes nie znana. I jeśli wiemy już dzisiaj, że w ten sposób zatrzeć się interesy w Polsce, nie możemy stać bierni, nie możemy się zaczekiwać mediom, że najważniejsze jest ściganie króliczka. Nie, tym króliczkiem jest Platforma. I my musimy ich ścigać. Musimy ich ścigać nie poprzez uczanie grupów. Musimy ich ścigać każdego dnia, kiedy rozmawiamy z przyjaciółmi, kiedy rozmawiamy z rodziną, kiedy rozmawiamy w internecie. Przede wszystkim, kiedy myślimy o tym, kogo poprzeć w wyborach. I to jest cel tej manifestacji, by uświadomić wam, że to od nas zależy to, czy ten rząd się utrzyma, ale nie dzisiaj, jutro, pojutrze, tylko przez codzienną, systematyczną pracę u podstaw. Pracę, która ma powodować, że będziemy szanować to państwo i to państwo będzie szanowane. Przed manifestacją jeden z demonstrantów, który o dziwo był na konwencji założycielskiej Platformy Obywatelskiej, ma oryginał podpisanej tej deklaracji przez premiera Donalda Tuska. Wprawdzie lata już powodowało, że ten papier wybrał, tak samo ten podpis już jest coraz mniej widoczny, ale możemy przeczytać tej oto deklaracji. Po trzecie, musimy uwolnić pełny potencjał naszej demokracji, naszego państwa. Dziś jest on stłumiony przez partyjniactwo, korupcję, niekompetencje. Państwo, które powinno ułatwiać nam dobre wypełnienie życia, zajmuje się niepokojącym stopniu samym sobą, interesami tych, którzy rządzą. Dlatego, panie premierze Tusk, tak jak 13 lat temu pan to pisał, to dzisiaj pan jest tym układem. Dzisiaj pan jest tym skorumpowanym, partyjniackim, niekompetentnym rządem, który musimy obalić. Tusk, dupa, kamień i kupa! 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 Dlatego wszyscy, którzy dzisiaj są z różnych organizacji, różnych środowisk, naprawdę, to jest nasz wspólny cel. Wspólnym celem jest bezpieczna, spokojna, sprawiedliwa Polska. My jesteśmy działaczami społecznymi. Naszym celem tej manifestacji jest tylko obudzenie was, obudzenie waszych przyjaciół, obudzenie organizacji prawicowych i innych, którym na sercu leży dobro Polski. Współpracujmy, działajmy razem, bo inaczej nigdy nie pożegnamy się z takim państwem i z takim rządem. Z politycznej praktyki należy się szóstka. Za sukces nadzwyczajny ponad linia Tuska. Świat wokół nie dowierza i przeciera oczy, że udało się naród tak cudnie zjednoczyć. Razem radio kolejnych i gazet o polskich, solidarnych, a także OPZZ-owskich, robotników i chłopów, małych miast i większych, młodych, starych i średnich, niewiasty i mężczyzn. My musimy wziąć sprawę w swoje ręce. Ładnie. Rozumcie to, że my musimy wziąć sprawę w swoje ręce, co z tego, że my z tymi szanujemy rząd Donalda Tuska. Prowadzimy kolejny. Ja mam wrażenie, że w tej chwili wszyscy walczą nie o interes państwa, a o swój własny interes. Dopóki my nie wyczyścimy polskiej sceny politycznej, dopóty będziemy co chwila borykać się z takimi sytuacjami. Musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Musimy się zjednoczyć i wziąć sprawy w swoje ręce. Jeszcze! Panowie, pieśń! Dostańcie rząd do dymisji! 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 Yeah!